Cześć, witam Was w kolejnym filmiku. Na samym początku chciałam Wam podziękować za wszystkie ostatnie komentarze, które były naprawdę bardzo, bardzo miłe. I dzisiaj chciałam Wam powiedzieć o pielęgnacji mojej buzi. Jak ja o nią dbam i Wam teraz o tym opowiem. To nie będzie zbyt długi filmik, mi się wydaje, ale zacznę. Więc może zaczynajmy od oczyszczania. Właśnie najważniejsze jest, żeby zmyć cały makijaż. Dokładnie, żeby tam nie zostało żadne resztki, bo później się tworzą jakieś wągry, jacyś nieprzyjaciele i zmarszczki powstają. Także od oczyszczania może ja Wam pokażę, o których już też mówiłam, chusteczki nawilżone, takie Osiris Avis. One bardzo fajnie zmywają makijaż, one są takie naprawdę bardzo, bardzo nawilżone. Pięknie zmywają, wodoodporny tłuszcz, nie trzeba trzeć oka. Ja się starałam się nimi nie myć oczu, no ale jakoś tak wyszło, że jak odkryłam, że nimi nie trzeba jakoś specjalnie myć, znaczy trzeć tego oka, no to okazało się w porządku. I ja oczyszczałam twarz chusteczkami i mleczkiem z Skin System, o którym też już mówiłam. I jak już buzię oczyszczę, właśnie dokładnie, najlepiej myć buzię jak najdłużej, około minuty. I ja zawsze myję buzię i tak dwa razy, żeby mieć pewność, że to wszystko po prostu zeszło. I jak już mam twarz oczyszczoną, to używam peelingu Osiris Avis, o którym też już mówiłam. Używam go tak mniej więcej, tak 3 razy w tygodniu. Żeby właśnie też się pozbyć tego martwego naskórka nam do niczego niepotrzebnego. I żeby po prostu ta buzia była jeszcze bardziej oczyszczona. Bo wiadomo, że przynajmniej mi się tak wydaje, że ten peeling po prostu jeszcze ewentualną resztę makijażu też zmyje. Ja najbardziej lubię go robić w wannie pod prysznicem, żeby po prostu mieć te ziarenka, by się nigdzie nie turlały po buzi. Ale ja właśnie tego używam około 3 razy w tygodniu. I jak buzię mam umytą, wypilingowaną, to czas na kremy. I przez długi, długi czas stosowałam ten Osiris Avis, go już mam ledwo na dnie i do całej buzi. Na szyję też tam robiłam. Wiadomo, żeby szyję smarować od dołu do góry. Żeby nie ciągnąć tej skóry na dół, żeby nam to nic nie obwisło. I najlepiej delikatnymi, okrążnymi ruchami trochę klepać. I przed nałożeniem kremu na twarz nakładam krem pod oczy Simple. Jego najlepiej też nie trzeć nie wiadomo jak tego oka. Tylko wklepać po prostu, o nie, tak zawsze wklepuję i pamiętać, żeby do wewnątrz. Nigdy nie na zewnątrz, tylko do wewnątrz. To też właśnie będzie sprzyjało, że jak do wewnątrz będziemy robić, to po prostu nam się później zmarszczki pojawią. Też co ważne jest, jak wycieramy buzię, najlepiej mieć do buzi osobny ręczniczek. I też nie trzeć buzi, tylko ten ręcznik tak, tym ręcznikiem tak wklepywać i on tą wodę całą tą weźmie. A ostatnio też zaczęłam używać kremu Garniera. Pokazuję Wam tak, gdyż ja dostałam próbki. Dostałam tutaj próbek na 14 dni. One są w takiej saszetce. I to jest akurat na dzień. Ja go szczerze mówiąc używam na noc. Zaraz Wam powiem dlaczego. Przepraszam. I on mi się sprawił. Fajnie nawilża. Zostawia taką poświatę fajną nawilżoną. Ale nie za tłustą. Nie uczula mnie. Przy oczach też nim robię i nic się nie dzieje. Także jestem z niego też bardzo zadowolona. Używam go na razie niedługo, bo około 6 tygodnia. Także nic Wam więcej o nim nie mogę powiedzieć, bo nie chcę za wcześnie po prostu go chwalić. Później Wam mogę zrobić recenzję, jeżeli chcecie. I teraz dlaczego ja go używam na noc, a nie na dzień. Gdyż ja kremu na dzień nie używam. Rano wiadomo jak się umyję, ja strasznie nie lubię używać kremów, ponieważ mi później każdy makijaż spływa po prostu, każdy podkład wszystko mi spływa.
I dlatego ja no, nienawidzę używać kremu na dzień, chyba że wiem, że nie wychodzę z domu, że nie będę musiała robić makijażu, to wtedy ewentualnie się pokremuję. Ale tak to zazwyczaj umyję samą wodą bądź tym mleczkiem, które Wam pokazywałam. I tak ją po prostu zostawiam. To jest też dobre, że to mleczko z tym systemem, ono, jak już mówiłam, zostawia poświatę nawilżoną, skóra nie jest ściągnięta. Także ja kremów na dzień nie używam. Tak. Myślę, że już o wszystkim powiedziałam. Wiadomo, od czasu do czasu jakieś maseczki robię. Ja najczęściej kupuję w saszetce z Liren bądź z Ziai. Zależy jaka tam fajna jest. Też z Lirena mogę Wam polecić peeling enzymatyczny, jest bardzo fajny. Maseczki też mają niezłe, ja wolę te samowchłaniające, żeby później nie musieć się bawić ze zmywaniem, albo te takie peel-off, co po prostu w całości nam wchodzi maska. To maseczki też tak robię raz, dwa razy w tygodniu się staram. Czasem wiadomo zapomnę, już dosyć dawno nie robiłam, ale to skleroza. Tak. Tak, ale staram się pilnować w miarę tych maseczek. Choć wydaje mi się, że na razie moja skóra tego aż tak nie potrzebuje, ale zawsze warto ją jakoś dodatkowo odżywić. Także to by było na tyle. Opowiedziałam Wam, jak pielęgnuję swoją buzię wieczorem, bo rano tylko jest myta. Mam nadzieję, że się komuś przydał ten filmik. Czekam na komentarze. I jak się podobało, palce w górę, kciuki w górę. Dzięki. Buziaczki, do zobaczenia. Pa, pa.